O, proszę, policja. W dzisiejszym filmie dowiecie się trochę o moim BMX-ie. Opowiem wam, dlaczego mój ostatni film został usunięty i obejrzycie sobie krótki edit, jak jeździliśmy sobie z Piotrkiem Bielakiem i chłopakami po Warszawie. Dużo osób się pytało o ten rower, więc czas o nim opowiedzieć. Mojego BMX-a kupiłem w AW BMX w 2012 albo 2013 roku za jakieś 1500. Do tej pory wymieniłem w nim tylną obręcz i piastę, dołożyłem pegi, no łańcuch mi kilka razy pękł, korba też została wymieniona. Ostatnio też bratu dołożyłem hamulec, no i oczywiście oponki i dętki, bo to jest normalne w rowerze. Czy go sprzedam? Rower został już sprzedany, mam nadzieję, że nowy właściciel będzie sobie na nim śmigał i będzie mu pasował ten rower, bo na mnie już jest trochę za mały. A czy przyjedzie i czy go kupi? No to zobaczymy, tak? Jeśli go nie kupi, to was poinformuję. Czy jeździłem na streetie, czy po skateparkach? Ja jeździłem raczej po streetie. U mnie skateparków żadnych nie ma tutaj w okolicy. I czy coś umiałem? Od razu było też drugie pytanie. No moje umiejętności to nie było jakieś ze specjalne, dupy nie urywa, powiem szczerze. Manual, bunny hop, tak, 180, 360, bar spin, foot jump, tego typu rzeczy. Gdzieś tam w jakiś sposób wykorzystywałem te pegi, ale jakieś umiejętności nie były powalające. No i ostatnie pytanie, chyba najważniejsze. Dlaczego nie jeździsz? W tym samym czasie, kiedy miałem BMX-a, miałem też autora, czyli moje poprzednie MTB, które widzieliście na filmach, BMX-a nie widzieliście. Jazda na MTB bardziej mi się spodobała niż jazda na BMX-ie, więcej na nim potrafiłem. Po prostu jest to cięższe niż myślałem, o tak powiem. Łatwiej mi się jeździ na MTB niż na BMX-ie. O proszę, policja. Kurna, nieźle. Cześć. Siemanko. Trochę nas się zebrało po drodze. Dobra, jest locik, jest McDonald's oczywiście. Całe mokre, dupa cała mokra. Tego się nie spodziewałem. You the one gonna ride me like a Mozzie. You the one gonna ride me like Ducati. Go ahead, girl, ride me like a taxi. Go ahead, girl, ride me like a taxi. You the one gonna ride me like a Mozzie. You the one gonna ride me like Ducati. Go ahead, girl, ride me like a taxi. Go ahead, girl, ride me like a. Please don't pay me for no cops, yeah. Ride me like a taxi, ride me like Ducati. Ride me like a Mozzie, yeah, yeah. Wiesz co? Widać, że nie robisz tego pierwszy raz, powiem ci. Żeby napompować na full to opony, to popko, to trzeba 20 minut na tym spędzić. Szybciej! Dawaj! Dobra, odwróć go i zobacz, czy w ogóle napompowałeś coś. Ty, bo ty zaraz sprawdzałem ciśnienie w oponie, jeszcze sobie piastę dowadzi do końca. O nie, tak to... Tego to ja jeszcze... Zajmiemy się w tym momencie moim filmem, ostatnim, który został usunięty, ponieważ trochę namieszał na moim kanale. Po niecałej dobie od publikacji tego filmu, czyli od niedzieli do poniedziałku wieczorem, dostałem około 4 albo 5 wiadomości i na Facebooku, i na YouTubie. Dotyczyły one tego fragmentu, który teraz zobaczycie. Pomóc panu? Nie, jeszcze, bo dam się radę. Tak? Na pewno? Na pewno. Bo pana całą głowę rozciętą. A to... Już dawno? Na pewno chce pan pomocy? Pieniądze panu upadły. Podniosę panu. To już jest problem. Pieniądze wypadły, to jest problem. Pomóc panu? Jak pieniądze wypadły, to już jest problem. Dobra, bo pan zaraz... Może niech pan gdzieś usiądzie, co? Na jakimś tam krawężniku, co? Nie, tutaj są. Tak, na pewno? Tak, dam się radę. Dobra. O, ma cały pan mokre pieniądze. Nie, nie zabiorę panu spokojnie.
Nawet jakbyś mnie zabrał, nie? Niech pan może sobie majtki nawet schowa. Nawet jakbyś mnie zabrał, nie? Daleko byś nie uciekł. Tak, no. Dobra, bo zaraz pan upadnie. Dobra, ileś położę. Dobra. Na pewno? Nie chce panu pomocy? Serio? Nie chcę. Dobra. Ten fragment, który teraz obejrzeliście, podobno w jakiś sposób ukazuje agresję, przemoc i ośmiesza tego bezdomnego. Te wiadomości trochę mnie zaskoczyły, bo zrobiło mi się trochę niefajnie. Moim jedynym celem podczas publikacji tego filmu było pokazanie właśnie tego, że każdy z nas ma obowiązek reagowania w takiej sytuacji i pomagania takim właśnie osobom w takiej identycznej lub podobnej sytuacji. Ja, żeby się obronić, chcę powiedzieć, że ja chciałem tylko temu panu pomóc, więc jeśli w jakiś sposób go ośmieszyłem, pokazując jego twarz czy coś, to przepraszam, bo nie o to mi chodziło. Mam nadzieję, że wy nie uważacie, że w jakiś sposób tego pana ośmieszyłem. Także to jest takie sprostowanie ode mnie i pokazanie, w jaki sposób się tutaj kierowałem, czym, jaki miałem na to pomysł. Jeśli możecie, to udostępnijcie ten film. Chociażby dlatego, żeby właśnie pokazać innym, że pomaganie innym osobom nie jest czymś strasznym. Jest to rzecz taka naturalna i każdy powinien takiej sytuacji albo podobnych po prostu reagować. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki i trzymajcie się. Miłego dnia.